hej, hello, siemaneczko, z powrotem Danganronpie. Mamy kolejne zabójstwo i trzeba znaleźć, kto tego doprowadził. O, faktycznie jakiś dźwięk dziwny. Alarm przeciwpożarowy? Yep. Definitywnie. O nie, czekajcie, ona miała inny głos. Definitywnie coś tu słyszę. Wygląda na to, że ten dźwięk dochodzi z piętra wyżej. Co to może być? No nie wiem. Sprawdźmy więc. Telefon! Próbują się do nas dodzwonić. Si? Jezusie! Jakie to głośne! To chyba ten telefon dzwoni. Telefon? Powinienem podnieść słuchawkę. No, podnieś. Zobaczmy, mam podnieść słuchawkę i wcisnąć truskawkowy przycisk, tak? Klik. Damn right! Och, w końcu odpowiedzieliście. Ten głos, to ty Puchiko? Jeez! Wiesz, jak długo dzwoniłem? Martwiłem się, że nikt nie odbierze. Co u was? Czy dalej wszyscy jesteście w truskawkowym domu? Like. Nawet gdybyśmy chcieli do was przejść, to nie możemy. Wychodzi na to, że ktoś rozjebał windę. Nie chce się ruszyć. Winda została rozjebana? To jest interesujące. To jest bardzo interesujące, bo możliwe jest jednak, że to facet. Nie możemy też dostać się do wieży przez truskawkowy hol, bo przycisk jest zniszczony. Więc w skrócie, musimy siedzieć tu na dupie i nie możemy nic zrobić. Nie tylko winda. Drzwi w truskawkowym holu też mają popsuty przycisk. Hey, bastard! Ej, słuchasz mnie? Ta, słucham. Czyli wszyscy w truskawkowym domu są bezpieczni? Wow. Tak, ale... Nie możemy nigdzie znaleźć tego baru, widzieliście go? Nie słyszeliście ogłoszenia o znalezieniu ciała? Kurwa mać, czyli dlatego się otworzyło. Ja pierdolę, czemu to musiał być Nekomaru? On dopiero wrócił. Gdzie został zabity? Winogronowa wieża. Gdy poszedłem tam rano, był już martwy. Winogronowa wieża? Gdyby drzwi od truskawkowej wieży nie były zniszczone, moglibyśmy tam wejść. To tylko mnie upewnia, że jest to... ale czekajcie, nie, drzwi zostały... Tam przycisk został rozjebany, to w takim... W jakim celu brać i jeszcze na kłódkę je zamykać? Jasna kurwa, faktycznie. Zabójca zniszczył drzwi do windy oraz truskawkowego holu. Aby mógł nas rozdzielić i powstrzymać od pełnoprawnego śledztwa. Dumbass. Cholera jebany śmieć. Macie jakiś inny sposób? Może... Czy możecie jakkolwiek dostać się na tę stronę? Well, yeah. Chyba musimy zostawić to Kazuichiemu. Powiedział, że zajmie się windą. Chyba jest naszą jedyną nadzieją. Racja, poza tym... Jeśli nic teraz nie zrobi, to niby like. Na podstawie tego, co powiedział Kazuichi, ciężko będzie naprawić truskawkowe drzwi bez żadnych części. Ale może coś zrobić ze zniszczoną windą. Będziemy czekać, czy z wami będzie w porządku? Damn right! Tak, będziemy u was, jak Kazuichi skończy naprawiać windę. Do zobaczenia, ciule. Hej, hej! A więc sygnał dochodził z truskawkowego domu. Reszta nie może tu przejść, ponieważ winda jest zniszczona. Bez wątpienia jest to wina zabójcy, zapobiegł prowadzeniu śledztwa tamtej grupie. Winda jest w trakcie naprawy, nie będą w stanie prowadzić śledztwa.
kurwa, no ktoś miał tyle czasu, mi się wydaje, że ktoś miał tyle czasu, żeby z nim walczyć, jeżeli faktycznie 5:30 doszło do walki jego, tak? To mówiliśmy, że 5:30 został zabity. Pytanie, kto go wyciągnął o 5:30? Ale to nie wszystko. Bo widzicie, 5:30 to nalajcie mu wziąć, zamknąć drzwi, przygotować miejsce zbrodni, przenieść się na drugą stronę, rozjebać przycisk, rozjebać windę i sru. Z jakiegoś powodu nawet przycisk od strony truskawkowego holu jest zniszczony. Przycisk od strony truskawkowego holu? Czyli te drzwi są zablokowane z obydwu stron. Wokół klamek wewnętrznych wieży jest obwiązany wytrzymały łańcuch, a z drugiej strony jest zniszczony przycisk. Na to wygląda. Dlaczego zabójca zablokował drzwi z dwóch stron? Też mnie to bardzo zastanawia, bo nie mogę tego pojąć. Jaki jest w tym cel? Może obawiał się, że Kazuichi naprawi ten? Nie jestem... A czemu jest jako Hajime, a jest... Nie jestem pewna, ale jest w tym coś dziwnego. Chciałabym zbadać to z bliska, ale jeśli oni nie mogą tutaj przyjść, to my tam nie możemy. Yep. To oznacza, że niemożliwe jest sprawdzenie śmiercionośnego pokoju. Nie podoba mi się ten koncept, że ty tam możesz pójdziesz, ale tak czy siak jest to aktualnie niemożliwe. Kazuichi naprawia windę, musimy mu zaufać. Masz rację. No to Monokuma nie będzie czekał, nie mamy zbyt dużo czasu przed rozpoczęciem rozsoju. Mam nadzieję, że Kazuichi niedługo skończy. Ej, słyszysz mnie? Hey, bastard! Hej, słuchasz mnie? Co jest? A, już jesteś ja. Damn right! Nagito, mówię do ciebie! Co? Co? Czy my? Jeez! Żadnych ruch, wiedziałem, że pewnie nawet nie słuchasz. Wybacz, zamyśliłem się. Czy my teraz będziemy jako Nagito prowadzić? Oluju. Jak na ciebie przystało? Pewnie myślałeś o czymś zjebanym, co nie? Ale słuchałem, co mówisz. Nekomaru został zamordowany. Zgadza się. Więc to ogłoszenie musi odnosić się do niego. Damn it. Ze wszystkich tutaj to musiał akurat być on. Damn it. Po tym jak do nas wrócił i tak umarł. A niech to wszystko chuj strzeli. How pitiful. Być wysłannikiem do piekła dwa razy z rzędu. Naprawdę był człowiekiem z niefortunnym przeznaczeniem. Hej! No już wiemy, jak wygląda sytuacja. Może mogę pójść naprawić windę? Ach, czy mógłbyś chwilę poczekać, zanim to zrobisz? Did you call for me? Powinniście spojrzeć na plik Monokumy. Kurwica, to on! Now then! Wygląda na to, że zdaliście sobie sprawę z incydentu, dlatego mam coś dla was. Red bean bread and milk! Bułki z Biedronki, a także cudowne, unikatowe mleko. No i bonusi. It's the Monokuma file! O, to plik Monokumy. Do your best. Zaspokójcie swój głód i zróbcie najlepsze śledztwo, jakie tylko możecie. Dlaczego plik Monokumy jest traktowany jako bonus? Gówno mnie to obchodzi, chłopie, po prostu jedz. Damn right. Masz rację. Jedźcie sobie, ale czy moglibyście słuchać mnie w tym czasie? What do you yearn for? Czego możesz chcieć? Zastanawiałem się, co powinniśmy zrobić i chciałem, abyśmy o tym porozmawiali. Even so.
przez morderstwę. Nie możemy nawet pójść na scenę zbrodni. Musimy poczekać, aż każdy ci naprawi windę. Prawda, bez wątpienia morderca jest tego winny. Jednak wygląda na to, że popełnił poważny błąd. Nie ma mowy, że symbole nadziei podadzą się przez taką małą przeszkodę. Nie ma mowy, że wszyscy po prostu poczekają, aż rozprawa się rozpocznie. Musimy zrobić wszystko, co możemy po naszej stronie domu. Zgadzacie się? No tak. Fine. Wygląda na to, że nasza strona domu też musi rozpocząć śledztwo. Jednak niejasne jest, ile będziemy w stanie zrobić. Czy to dopuszczalne? Jeśli pokażę moją poważną stronę, to nie zakończę się zbyt przyjemnie. Ach, jestem taki szczęśliwy. Wiedziałem, że będą podekscytowani. Jakże pięknie. Pomimo cierpienia przez rozpacz, widzę, że dalej walczą o nadzieję. Ach, jakie cudowne. Nie ma większego zaszczytu niż prowadzenie z nimi śledztwa. Musimy być wdzięczni na Komaru za zostanie podstawą tej nowej nadziei. Tak czy siak, po czyjej stronie powinienem być tym razem? Mordercy, czy może po waszej? Muszę podejść do tej sprawy w odpowiedni sposób, jeśli chcę wiedzieć, po której stronie jest prawdziwa nadzieja. Ale jaja. Hej, może powinniśmy przedyskutować kolejność wydarzeń, żebyśmy mogli zrozumieć sytuację, w której się znajdujemy. Fine. Nie mam przeciwu, rozpoczynaj więc. A więc wróćmy do tego, co się wydarzyło tego ranka. Próbowaliśmy użyć windy, aby uczestniczyć w Taichi Monokumy. Damn right! Skoro jesteśmy w truskawkowym domu, aby dostać się na miejsce spotkania winogronowej wieży, musimy użyć windy i przejść do winogronowego domu. To było przed 7 rano, skoro był chłopinem przed Taichi Monokumy. Man... Zdaliśmy sobie sprawę, że winda nie działa. Serio, spanikowałem. Anyway. A skoro nic nie mogliśmy z tym zrobić, próbowaliśmy dostać się do wieży przez truskawkowy hol. Ale gdy się tam dostaliśmy, przycisk na drzwiach był rozwalony. Przez to nie było już żadnej możliwości na wejście do wieży. Ujuhiko zasugerowała, aby zadzwonić przez telefon do winogronowego domu. This too must be the will of causality. I to wszystko, co się stało dzisiejszego ranka. Muszę przyznać, jestem zaskoczony. Nigdy bym się nie spodziewał, że winda będzie wyłączona. A więc jak Nekomaru dostał się do winogronowej wieży? Man... Na pewno tam poszedł, zanim zniszczono windę. Tak. Kiedy to było? You. Idioto, gdybyśmy wiedzieli, to nie byłoby to trudne. Well. Nie, możemy wiedzieć, kiedy poszedł do winogronowej wieży. You serious? Serio? I... Było to gdzieś koło świtu. Wtedy widziałem, jak schodzi na parter. Koło świtu, ale świt masz... uważasz godzinę 4, godzinę 5, godzinę 6, 7. What? Ale wydaje mi się, że świt, taki normalny świt dla wszystkich ludzi, to jest koło 4-5 godziny. Osobiście widziałeś, jak Nekomaru udaje się do winogronowej wieży? Hej! Kiedy był ten świt? Czy to było przed tym dźwiękiem? Dźwiękiem? Że co, nie pamiętasz?
Chwilę po tym, jak zadzwonił zegar, usłyszeliśmy ten dźwięk. Ten zegar w ogóle dzwoni? Hej, hej, hej! Też tego nie słyszałeś? Serio, to było mega głośne. To dziwne. Chyba nie jesteśmy na tych samych falach mózgowych. No trudno, jest jak jest. Nie mam żadnej alternatywnej rzeczywistości, gdzie są na tych samych falach, co ja. To może być interesujące. Okej. Tak myślałem, ten telefon jest połączony z winogronowym domem. To oznacza, że komunikacja była przygotowana w razie sytuacji takiej jak ta. Może myślę o tym za mocno. O dobra, Kazuichi, dawaj śmieciu. Ej, Kazuichi, mógłbyś mi o tym więcej powiedzieć? No wiesz, głośny dźwięk i dzwoniący zegar. Co takiego się stało? Serio? Nie wiesz nic? Jesteś taki miły, Kazuichi. Dziękuję, że w ogóle marnujesz na mnie czas, próbując mi to wyjaśnić. A więc to tak, no dobra, powiem ci. Stało się to tej nocy. Spokojnie sobie spałem w moim pokoju, gdy nagle usłyszałem ten głośny dźwięk. Co jest? Co do cholery? Ten dźwięk był super głośny, więc wybiegłem z mojego pokoju. A gdy doszedłem do salonu... Hey! What are you doing? 5:30. Jest budzi. 5:30. I walka na komaru, co powiedziała Kano o 5:30, również się zgadza. Ja to muszę zapisać. Hej, co ty robisz? This raucous... It's louder than the supreme ruler of the Netherworld bellowing for a sacrifice! Don't go making all that noise so suddenly! It's not me! The wall clock just started ringing! I was just trying to stop it! Then hurry up and stop it already! I know! I'm in the middle of doing that! I nagle dźwięk w końcu zaprzestał. Stary, ale mnie to wystraszyło, przynajmniej nieźle się obudziłem. What did you do to me? Moje mentalne tarcze zostały zaatakowane przez fale dźwiękowe. You! Ujuhika, czy to twoja wina? Shut up! Czemu niby miałbym zrobić coś tak dziecięcego? Huh? Musiałeś wybiec po usłyszeniu dźwięku, ale dotarłeś tu dość szybko. Well, yeah. Nie musiałem biec, tak się złożyło, że akurat tu byłem. You fiend. Tak się złożyło. Huh? To, podejrzewasz mnie? Hey. W dupie to mam, nic mnie to nie obchodzi, bo jest 5:30. Aw, man. Stary, przez swoją chwilę obudziłem się strasznie wcześnie, bez żadnego powodu. Powinienem pójść spać. Kabam. No i 5:30. I budzik był pierwszy, to jest ważne. Budzik był pierwszy. Huh? Tylko czemu ten budzik był nastawiony? Hmm? Co to był za dźwięk? What's going on? Trzęsienie ziemi? This pressure. Nie poczułem żadnych wstrząsów. Hej. Nie ma powodu, żeby ten budynek się zawalił, racja? Ej, Kazuichi, puszczaj mnie, przygłupie. No i... jakoś to poszło. Rozumiem. Więc to ty trzymałeś się, Fuyuhiko. That's obviously wrong! To nie jest ważne! Co stało się dalej? Rozdzieliliście się? Hej! Postanowiliśmy to przeczekać.
Ale nic innego się nie wydarzyło. Awesome. Dodatkowo wszyscy czuliśmy się słabo, więc wróciliśmy do swoich pokoi. Rozumiem. Przeczekali, ale pytanie, ile czasu czekali? Czyli potwierdzałoby to, że Nekomaru został zabity tym posągiem, tak? Został rzucony na niego i następnie jazda. I tak jak widzicie, chłopaki wszyscy mają teraz alibi. Wszyscy chłopaki mają alibi. Wszyscy. Przez to, co powiedziałeś, zdałem sobie sprawę z czegoś ważnego. Jest jedna podejrzana osoba. What? O kim możesz mówić? O mnie, oczywiście. Huh? I to jest racja. To jest racja. Czy nie jest to dziwne? Byłem jedyny, który nie słyszał alarmu na tyle głośnego, że wszyscy wyszli z pokoju. To samo dotyczy się tego głośnego dźwięku, który słyszeliście nieco później. Ej, lepiej nie próbuj tego bardziej pogmatwać. Nie próbuję, przynajmniej na razie. Hej, hej, hej! To na razie mnie bardzo martwi. Tak czy siak, to co mi powiedzieli jest bardzo ważną wskazówką. Alarm zegarze na ścianie. Ten głośny dźwięk. Jak to może być powiązane ze sprawą? Zegar na ścianie został dodany. Dobrze, dobrze, dobrze. Zegar, o którym wszyscy mówili. Nie wiedziałem, że ten zegar ma taką funkcję. Alarm jest ustawiony na 5:30. To musi coś oznaczać. No właśnie, też mnie to zastanawia. Po jaką cholerę nastawiać 5:30? Może żeby się wyklirować, że był wtedy z chłopakami? No tylko to mi przychodzi do skminienia. Ej, wspominałeś, że widziałeś Nekomaru, tak? Możesz mi to dokładniej opisać? Byłem wczoraj głodny i nie mogłem spać. Pomyślałem, że jest wcześnie rano, więc poszedłem sprawdzić godzinę w salonie. Wyszło na to, że totalnie się pomyliłem, było gdzieś około 5:00. Hej! I wtedy to się stało. Zacząłem oddalić dźwięk zamykanych się drzwi, gdy wychyliłem się z salonu. Nekomaru. Zobaczyłem plecy Nekomaru, był w trakcie schodzenia na parter. I tak. 5:00. Nekomaru wychodzi. Dobra. Myślałem o pobiegnięciu za nim, ale nie miałem sił, aby to zrobić. Gdybym wiedział, że coś takiego mogło się stać, zebrałbym siłę i poszedł za nim. Hej, hej! Ale dlaczego Nekomaru wyszedłby tak wcześnie rano? Też mnie to zastanawiało. Skoro nie miałem sił, siedziałem w salonie i czekałem, aż wróci. Akane, no tutaj idzie wszystko na Akane. Jeez. I wtedy zadzwonił zegar. Przez ten głośny alarm kompletnie zapomniałem o Nekomaru. Aż do teraz. Więc od kiedy zobaczyłeś Nekomaru, aż do alarmu? Siedziałeś w salonie. Ale co robiłeś przez ten cały czas? Może myślałeś o wszystkim, co się do tej pory stało i się zamyśliłeś? What? Trafiłem.
Oczywiście, że nie, Twelu, kompletnie nie trafiłeś. Wybacz, wybacz. Myślałem, że może wspomina sobie Peko, albo coś takiego. Ale tak, nie może być. On już wie, że przetrzymywanie wspomnień martwych jest bezcelowe. Zanie Fuyuhiko, dobrze, dobrze. Tak, zaczynam rozumieć. Dzięki szczegółowym informacjom od innych, zaczynam rozumieć tę sytuację. Jeśli ułożą to w kolejności chronologicznej. Fuyuhiko widział Nekomaru o 5 nad ranem. Wtedy Nekomaru musiał... Wtedy Nekomaru musiał udać się na parter. O 5:30 w salonie zaczął dzwonić alarm. Gdy to się stało, wasza dwójka się obudziła i poszła do salonu, gdzie czekał Fuyuhiko. Chwilę potem słyszeliście głośny dźwięk, który nie miał zbytnio sensu. Let's make history. Ten dźwięk mógł oznaczać, że coś przydarzyło się Nekomaru. A więc to musi być jego ostatni krzyk. Chwila, jeśli Nekomaru zmarł, gdy usłyszeliśmy ten dźwięk, czy to oznacza, że mamy alibi? Alibi? Gdy słyszeliśmy ten dźwięk, byliśmy w salonie. Jeżeli wtedy zabójca zamordował Nekomaru, to mamy całkiem niezłe alibi. I get it. Nie można temu zaprzeczyć. Może być zbyt wcześnie, aby to stwierdzić. Nie możemy być pewni, dopóki nie rozwiążemy tajemnicy tego dźwięku. Głośny dźwięk. Może spadło coś ciężkiego. Tak, spadło. Na pewno ten dźwięk to był dźwięk spadającej tej kolumny, tak? Bo potem nic nie słyszeli. Tak? Potem było, że nic nie słyszeli. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ciekawi. Wszyscy słyszeli alarm chwilę przed dźwiękiem. Co to może oznaczać? Hej! Czy nie gadamy już wystarczająco długo? Powinienem naprawić windę. Och, ty tu dalej jesteś. Gdy naprawię windę, to masz zakaz zbliżania się do niej. Kazuichi pobiegł na parter, narzekając po drodze. Jeez. Co teraz? Ach, jest coś, co chciałbym, byś dla mnie zrobił. Gdy winda zostanie naprawiona, chcę, abyś coś zbadał. Ha? Co takiego? Zegary w salonach, obydwu domów. Chwilę po tym słyszeliście dziwny dźwięk, który nie miał sensu. Ha? Po co? Powiem ci później. Hey, bastard! Spoko, ale czemu akurat mi o to prosisz? Może to zrobić sam? Zrobiłbym to, ale... jest szansa, że już mnie z wami nie będzie, gdy winda zostanie naprawiona. Huh? Liczę na ciebie. Tym, co mówisz, nie ma żadnego sensu. A teraz, atrakcja główna. Jest tylko jedna rzecz, dzięki której mogę być użyteczny. Mogę pójść tam. Nie mogę pozwolić im się narażać. To ja muszę cierpieć na ich miejscu. No dobrze, wiem, o co ci chodzi. Doskonale, Nagito. Powinienem zbadać wszystko jeszcze raz, zanim tam pójdę. Winda i drzwi na końcu truskawkowego holu. Sam powinienem potwierdzić, czy drzwi są zamknięte, czy nie.
Windaita, a jak bym sprawdził? Nie ma żadnego listu ani nic. Myślałem, że może znajdziemy jakiś list. Ale raczej nie znajdziemy. Siema, Gunka. Drzwi w truskawkowym holu, które prowadzą do wieży. Przycisk jest zniszczony. Nie ma mowy, że zadziała. Ale on nie jest... Znaczy, mógł być siłą wyrwany ten przycisk. Ale bardziej to mi wygląda na odkręcenie go i przecięcie jednego kabla. Na podstawie tego, o czym Fuyuhiko rozmawiał z Hajima. Druga strona tych drzwi jest obwiązana łańcuchem. Morderca musiał być naprawdę ostrożny. Jeśli zabezpieczył drzwi z obydwu stron. Jest to trochę podejrzane. Let's make history. Mam tylko jeden pomysł na to, dlaczego morderca zabarykadował drzwi do truskawkowego holu. Ach, Gunka. Próbują powstrzymać mnie od zbadania sceny zbrodni. Listen well. To oznacza, że morderca się bał. Bał się konkluzji z zapewnionym przeze mnie podejrzeń. Tak, to definitywnie to. Okej. No mówię, no on wygląda bardziej na taki odkręcony, nie? Żadnych innych śladów. A winda? No proszę, ciekawe jak winda rozpieprzyli. You. Winda dalej jest, tak się spadła, przestań mnie irytować. Wygląda na to, że jestem nielubiony. Ach, to zrozumiałe. Porównując mnie do utalentowanych, ja jestem tylko śmieciem. Ta, oczywiście. Jeśli nacisnę przycisk drzwi, powinny się otworzyć, ale nic się nie dzieje. Rzeczywiście jest popsute. Co ty wyprawiasz? Wchodzisz mi w drogę! Dlaczego winda w ogóle nie działa? Man. Zabójca namieszał w systemie bezpieczeństwa! Widzisz to srebrne pudło pod przyciskiem? To musi być panel kontrolny. Pewnie go otworzył i pobawił się ustawieniami. Jednak pokrywa jest zamknięta. Nie byliby w stanie tego otworzyć bez narzędzi. No właśnie. No właśnie. Czy jest możliwe, że te kasuici? Jest możliwe. Są w tym budynku jakieś narzędzia? Ach. Nie, powinno być. Nie wiem, czy... A, nie powinno być. Nie wiem, czy w ogóle użyto jakiegoś narzędzia. Panel kontrolny po tej stronie został otworzony. A więc użyto panelu kontrolnego po stronie winogronowego domu. Nie. Yeah. Skoro z tym wszystkim w porządku, to jest jedyna możliwość. Jestem pewien, że tam też powinien być taki panel. Czyli to jest kolejne potwierdzenie, że zabójca jest po stronie winogronowego domu. Tak? Jeżeli... wyobraźcie sobie tak. Musiał to zepsuć, to potem winda już się nie rusza. To jakby się dostał tu. I zawiązał jeszcze drzwi, tak? No nie.
Jestem pewien, że tam też powinien być taki panel. Co więcej, winda utknęła po stronie widnogronowego domu. No właśnie. To musi oznaczać, że ostatnia osoba, która użyła windy, poszła do winogronowego domu. A nie, sorry, to był Nagito. Pewka, winda została popsuta od tamtej strony. Hej! Ej, nie mam czasu na gadanie z tobą, wynoś się stąd. Próbuję to naprawić bez żadnych narzędzi, nieważne ile mam czasu, to nie wystarczy. Skoro nie masz żadnych narzędzi, to może użyj tego. Wow! Czy to scyzoryk wielofunkcyjny? Gdzie ty to znalazłeś? Miałem to przy sobie, zanim przyszliśmy na czwartą wyspę. Tego typu wyposażenie przydaje się przy badaniu nowego terenu. You serious? Ktoś taki jak ty cały czas chodził z niebezpiecznym przedmiotem? Czy coś z tym nie tak? Nieważne. A więc dam ci to. Naprawa powinna teraz trwać krócej, prawda? Ale w zamian chciałbym, byś coś dla mnie zrobił. Słucham? Ten scyzoryk ma wbudowany kompas. Naprawisz windę. Chcę, abyś nią pojechał i zobaczył, jak zareaguje kompas. Po co ci to? Jeśli mam być szczery, jest jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiem. Chodzi mi o strukturę tego budynku. Dlatego proszę, potrzebuję tego, aby rozwiązać powiązanie windy z budynkiem. Nie łapię tego, ale póki jedyną rzecz, jaką mogę mam zrobić, to ogarnąć kompas, nie przeszkadza mi to. Cieszę mnie to. Tak więc zostawiam to tobie. Winda została dodana. Tak myślałem. Zabójca zniszczył drzwi windy oraz truskawkowego holu. Nie spodziewałem się, że winda będzie wyłączona ze strony winogronowego domu. Tak długo jak jest wyłączona, nie jesteśmy w stanie przenosić się pomiędzy domami. Ja już wiem chyba, czemu zostało to zawiązane. Ja już wiem. Teraz tak. Dlaczego drzwi zostały zabarykodowane? Zabójca zabił najpierw Nekomaru. Chciał zabezpieczyć się. Wziąć i zategować drzwi. Żeby nie było, że kiedy on będzie przemieszczał się z windą, tak? To po prostu ktoś wejdzie i znajdzie ciało, tak? Będzie wziął to, zabezpieczył, wszedł tutaj, rozwalił również przycisk dla niepoznaki. Wziął się, cofnął, pomajstrował sobie w ustawionkach i elożka. Tak długo, Ania. Co oznacza, że osoba, która się tym bawiła, utknęła w winogronowym domu. Ta osoba powinna dalej być w winogronowym domu, ale jest zbyt wcześnie, aby myśleć o odpowiedzi. Ale ja się nie spóźnię z odpowiedzią. Muszę zbadać jeszcze jeden pokój. Zastanawiam czasem, czy to może nież przed do śmiercionośnego pokoju Nekomaru. Tak się zastanawiam. Zostaje jeszcze śmiercionośny pokój. I którzy ukończą śmiercionośną grę, będą w stanie dotrzeć do oktagonu. A wewnątrz oktagonu oczekuje ostateczna broń. Bez wątpienia zabójca Nekomaru tam się dostał. Nieważne gdzie spojrzę, w tym budynku nie ma żadnych broni. To nie ma znaczenia, jaka broń została użyta. Zabójca musiał ją znaleźć w oktagonie.
Powinienem się tam udać. Co więcej, w przeciwieństwie do innych, nie przeszkadza śmierć. To kolejny powód, aby tam pójść. A więc to jest śmiercionośny pokój. Przerażająca atmosfera. Mam nadzieję, że się nie wystraszę. Drzwi się zamknęły. Drzwi zostały przygotowane w taki sposób, aby się automatycznie zamykać. To nie tak, że chcę zbyć. Myślałem, że drzwi w końcu się otworzyły, a tu taka niespodzianka. Wiedziałem, że niedługo cię spotkam, ale nie spodziewałem się, że to będzie w takim miejscu. Nagieta? Co ty tutaj robisz w takim niebezpiecznym miejscu? Mogę o to samo spytać również ciebie. Aj! Słyszałem o ogłoszeniu o znalezieniu ciała i pomyślałem o tym pokoju. I utknęłaś tutaj. Jesteś ogromnym głupcem. Bardzo mi wstyd. Jakoś mnie to nie obchodzi. Po prostu nie wchodź mi w drogę. Mam nie wchodzić w drogę? Śmiercionośna gra zaraz się zacznie. Jeśli będziesz przeszkadzać, nie skończy się to dobrze. Creepy? Czy ty chcesz to zrobić? Jeśli tego nie zrobię, to się stąd nie wydostanę. Poza tym, taki śmieci jak ja może być użyteczny tylko poprzez poświęcenie swojego życia. That's wrong! Nie myli się, na to nie jest śmiecie. Nie istnieje człowiek, który nie zasługuje na życie. Próbuję cię posieczyć, ale sama się boję. Na pewno nie jesteś po prostu podekscytowana. To jest ekscytujące. W końcu mogę pomóc symbolom nadziei. A teraz, co do tej śmiercionośnej gry. Ucieczka? Alrighties! Tak, to jeśli czegoś nie rozumiesz, podejdź do mnie. Upewnię się, że stąd wyjdziesz. Leave it to me! A więc zacznijmy ten escape room. To nie brzmi jak coś, co powinienem mówić nauczyciel. Okej. Okay. Teraz tak, mamy jedne drzwi. Mamy drugie. Obejrzyj napisy. Mamy monokulę. Obejrzyj newsy. Szóstka. A kody. Czekajcie. Teraz tak. Trzy. Patrzcie dokładnie. 6, na pewno 6, tak? 3, 6. To ma być chyba czwórka odwrócona, tak mi się wydaje. Albo 7. Nie, siódemka to nie będzie. Nie, to będzie czwórka. Odwrócona czwórka. Nie widzę, co tu pisze. Śmiercionośny pokój. A tu co jest znowu? Czekajcie. Tu jest czwórka. A to? Nie mam pojęcia, co tu ma być. Co to jest? Obejrzyj napisy. I tu będzie pin. Czyli to by pasowało 3, 6, 4 i to nie wiadomo co. Co to będzie. I to będzie wyjście wtedy stąd, okej. Na ścianie jest coś napisane krwią. Wygląda jak cyfra 3. To symbol
Te symbole z krwi nie mają sensu, ale może muszę je połączyć z czymś innym. No nie, to mamy problem, te kraty kompletnie blokują drzwi. Póki co nie zrobimy z tymi kratami, nie wyjdziemy z tego pokoju. Dla tych, którzy nie są zainteresowani escape roomem, przygotowałem skrót. Co byś chciał zrobić? Chcesz pominąć wszystkie zagadki escape roomu? Nie. Nie, bo chciałbym zagrać. O co chodzi? To musi być urządzenie odblokowujące kraty. Muszę wpisać 4-cyfrowe hasło. No problem! Mam sekretny plan, jeśli wpiszesz 99999 kombinację, kiedyś robisz! Masz rację. Ale nigdzie nie widzę przycisków na wpisanie hasła. Och. Mogę być pod tą pokrywą, ale nie wygląda to, że się otwiera. Co za czerwone lampki na górze. Ilość twoich prób prawdopodobnie. Spierdolisz, to masz pecha, nie? Bardzo laptop. Ach, to jest laptop. Jest włączony, ale zablokowany. Jaki sposób na wpisanie hasła? Jak możemy go włączyć? Nie widzę sposobu na wpisanie hasła. Na ścianie jest coś napisane krwią. To cyfra 6. Te symbole. 6 albo 9. Jeżeli jest odwrócone. Ale muszę je połączyć z czymś innym. No dobrze, dobrze. Zamknięte. Na klucz. Dobrze. Kombinerki mogą się przydać. Odkoduj hasło. To wygląda jak jakieś hasło. Teraz tak. 6 cyfr. S. M. Cyk. 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 S. Tak. Wisielec. I got it! Pierwsze litery dni tygodnia to pewnie hasło. Co? Pierwsze litery dni tygodnia? Pewnie hasło? To raczej nie jest takie proste. Ten telewizor wygląda na popsuty. Otworzenie tych krat siłą jest niemożliwe. Ale to jest już możliwe, tak? Halo. No dobrze, ale ja bym chciał, żeby on użył tego na telewizorze, żeby rozmontować go. Czy nie możesz go rozmontować? Dobrze. No i to co miałem? Na ścianie jest coś napisane. Ja tu widzę cyfrę 7! 7? To jest 7? Nie, to nie jest 7. Raczej nie jest. Co można popić? No i to mamy problem, te kompletnie blokują drzwi, póki nic nie zrobimy z mikrotami i nie wyjdziemy z tego pokoju. Miś. Luszak monokulny. You want me to punish you guys? Proszę, gadaj, ty naciśniesz po brzusze. Thrills, chills, kills! Monokulna w skali 1-1, ale to jest chyba po prostu taka głupotka, nie? Reklama? To jest chyba głupotka, nie wydaje mi się, żeby tak. Coś świeci się pod łóżkiem. Nie dosięgam, łóżko jest przymocowane do podłogi. Czy mamy coś długiego i cienkiego?
Jest napisane. Oglądaj napisy za pomocą. To jest kod, co więcej. Dosyć częsty. Przynajmniej po angielsku. Jaki kod? Kod? No nie to, czy nie wiesz, co to oznacza? Tak, to dosyć częsta, powtarzająca się zagadka. A ja nie wiem. Nie rozumiem tego, Nepsu. To też był czterocyfrowy. Alrighties! Tym razem wypróbujmy te 9900. Zostawię to wtedy. Odmówię! Hasło, mam przeczucie, że wskazówka jest niedaleko. Tylko pytanie, w jakiej kolejności by to szło? Czy... Ej, czemu to nie chce iść? Ej, halo? Powinienem spróbować. Już mogę? Trzy. Na razie będę ze szóstka. 4 7. A, pomyliłem się. Słuchajcie, bo na razie sobie zostawię ten kod chyba. Ej, jak chcę wyjść? O, wieszak. W szafie jest tylko jeden wieszak. Może się do czegoś przydać. Tak, przyda ci się. I mamy piątkę. Uwaga, mamy piątkę. Piątka. Z tyłu szafy jest tym zapomniany. No tak, chcę trafić. Te symbole z tymi. Dobra, czyli to będzie kod, tak? Trzeba będzie bawić się. 3 6. I tu mówiła 7, tak? 7 5. Dobra, jedziemy. Dobra, dobra. 3 6. Weźmy 4 5. Leave it to me! Jeżeli czegoś nie wiesz, nie przepracuj, możesz zapytać mnie. Dobra, 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 zamknij mordę. Muszę zobaczyć teraz tylko, czy się zmieniły. Nie, teraz się świecą. Dobra. Okay. A weźmy, wyciągnijmy jeszcze to dziadostwo. Coś świeci poduszki, nie dosięgam. No mamy, no mamy, mamy. Jest zrobiony z druta. Jeśli go wyprostuję, staje się cienkim patykiem. No to weź go wyprostuj. Czy coś? Jak ja mam tego używać? O, użyj. Tak się używa, okej. A, czyli że to i to, to i to. O, zrobiłem. Zdobyto. Alrighties! Może pozwoli nam to na ucieczkę? Kto wie? Dziwne to jest, zamknięte. Aha, bo ja muszę zrobić użyć teraz. Troszeczkę, możemy nimi przeciąć kraty. Żartujesz, prawda? A może to ukryta pod podpowie? I'm sorry! Wybacz! Zabytą rzeczkę. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja już wiem. Weź to, użyj. I to wygląda na... Nie możesz te? Rozjebać tego? Nie, nie idzie. Ciekawa. Coś z tym pluszakiem będzie trzeba. Przegadam, że nie. No dobra, pora go odpocząć. Enough already! Nie zrobię żadnej wody. Tak właśnie, rozcinaj go już. Z
coś tu jest. Dobra, to bateria. No dobrze, mam baterię. Mam baterię do laptopa. Co za tym idzie? A, to jest laptop. Jest włączony, ale zablokowany. Nie widzę. Czyli co, nie działa? To nie ma, ale chujnie. Dobra, ten kod musimy wyczaić w takim razie. Obejrzyj Nefsy. Rozumiem tego obejrzyj Nefsy, bo to jest podpowiedź. Obejrzyj Nefsy. Potwierdzimy to jeszcze raz. Litery Nefsy wskazują kierunek. Kurwa, północ. Dobra. Ale skąd miałem widzieć, gdzie jest północ? Gdzie jest północ w tym popierdolonym pomieszczeniu? Skąd miałem wiedzieć, gdzie jest północ? Nie mam pojęcia, gdzie tu jest północ. No, ale to jest... Północ. Chodzi o trójka, tak? To jest prawa strona. 6. Nie, to nie jest 6. Teraz łapię. To nie jest 6. To jest 9. To jest 9, czyli 3. Dobrze myślałem. Na początku co mówiłem, że to może być 6 albo 9. Tata poddaje nam, że to jest ten. Dobra, okej. 3, 9, 2, czyli 5. I S. I cały czas nie pasi mi to jako 4, a 7. Znaczy jako 7, bo ona mówi tu 7, tak? Ale dla mnie to jest od początku 4. Weźmy tą 9, sprawdźmy. Że to chodzi o to 3. 9. Albo dobra, na razie zaufajmy, że to jest 4, tak? Ona mówiła, że to jest 4. I nie, to nie jest 4. Czyli inaczej. 3, 9, 5, 7. Dobrze, mówiłem. Kamera cyfrowa i pendrive. No dobrze, okej. Okay. Do kamery już wiemy. W cyfrowej kamerze nie ma baterii. Użyto baterii na cyfrowej kamerze. Teraz możemy skorzystać z tej kamery. Okej. Okay. I
do czego ma mi to służyć? Pendrive był kluczem pewnie. Tak myślałem. Pendrive był kluczem. Teraz muszę wpisać hasło. Może ta podpowiedź, która była w szufladzie, się przyda. Czyli to SM coś tam. Tak? Czekajcie, bo ja muszę to sobie teraz powykreślać. SM. Raz, dwa, trzy, cztery, S. Rozumiem. Pierwsze litery dni tygodnia. Aha, dobra, poniedziałek, wtorek, środa. Jednak po angielsku jest to MTW. No właśnie. MTWTFSS. Ha? Pomyliłam się? To nie jest takie proste. Ale to jest Monokuma, to ja Monokuma. Powinienem spojrzeć na zdjęcie w środku. Wygląda jak układ słoneczny, który miałby jako plakat. Czyli tak, Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn. Idealnie pasuje. Zastanawiam się, co to może być. A ja wiem, co to jest. Biorąc pod uwagę podpowiedź i obrazek na premierę, to S. Aj, czemu nie mogę tego klikać? O matko boska. Jak ja mam tym sterować? S. O Jezu, co tu się dzieje? M. V. Z. M. J. Najlepsze, że ja klikam na klawiaturze, a to samo przechodzi. S. Poszło. A? Ej, Nagito, dobrze wpisałeś hasło? Odwrotnie? Zagrałeś? Czyli S. Jezu, czy ja muszę czekać, aż to tak przeleci przez cały pierdyliard? J. M. Z. V. M. S. Ha? Chyba, że Wenus jako W. Ale nie, nie, nie. Tłumacze na pewno dali tutaj specjalnie V. Bo Wenus u nas się pisze jako W, nie? A tu mamy inaczej. 1 hour later. Angielskie nazwy. Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. Widzicie, czemu E jest z dużej tej? Ja pierdolę, ale wytłumaczę jesteście. Co ja klikłem? Nie tam. Czekajcie. Nie, wziąłem Z, kurwa. E, M, J, S. Czy to Otelo? Ja pierdolę, co to jest Otelo? Czy to Otelo? Co to jest Otelo? Nie rozumiem. Co to jest Otelo i co daje Otelo? Zacznijmy od tego.
Ja pierdolę. Halo, co to jest Otelo? Co to jest? Wygląda jak Otelo? Jeśli czegoś nie wiesz i nie przepracujesz, to może zawsze zapytasz mnie. Powiesz mi naprawdę, co to znaczy Otelo? Co się stało? Nie jestem dobra w Otelo. Nie wysłałem się stąd. Otelo nie ma tu z nami nic do znaczenia. Laptop pokazuje obrazek czerwonych kropek na urządzeniu obok kraty. Laptop pokazuje obrazek czerwonych kropek na urządzeniu obok kraty. Przyjrzyj się temu urządzeniu i porównaj z obrazkiem. To ja rozumiem, ale jak mam pisać hasło? Jak? W tym pokoju jest tylko jedno miejsce, gdzie można wpisać hasło. Czerwonych kropek. 3, 1, 2, 2. Czyli tak, 3, 1, 2, 2 było, tak? 2, 2, dobra. Tak? Pokażmy to. Czyli, że będzie... Czekaj, czyli, że będzie co? 7... Jedno, ale które się świeciło? Jedno, chyba pierwsze, nie? Leave it to me. Trzy. Ej, to się trzecie zapaliło. Ej, stop. No to się zapaliło jedno, ale trzecie, czyli będzie 7, 4. Siedem, cztery. Pierwsze były te dwa ostatnie zapalone, ale tutaj nie ma dwóch ostatnich zapalonych. O chuj tu chodzi. Ej. What? Ja pierdolę. Przecież były zapalone z prawej strony dwa i z lewej strony dwa. A nie są zapalone. Na tym Otelo. Nie rozumiem tego. 3-3? Wychodzi na to, że 3-3 będzie, tak? 7-4-3-3? No bo innego wyjścia ja tutaj nie widzę. Leave it to me! Dobra, zamknij mordę. A. One hour later. Przy tym fragmencie się poddałem. Kurwa, bo nie idzie tego obczaić, tak? I to jest tak debilne, że gdybym nie sprawdził do angielskiego youtubera, jak to zrobić, bo nie mogłem tego obejść. Kurwa, mówię, nie mogę tego fragmentu obejść, tak? Mówię, to jest niemożliwe, żeby nic mi nie pasowało. O, to obchodzi, po prostu o tym nie myśl. Wpisz w save liczby 9875. I to jest kod. Czajcie bazę? To jest kod. To jest kurwa pierdolony kod. Czajcie to? No z jakiej dupy 9875, jak żadne tu się nie pojawiło? Skąd wzięli 9875? Przeanalizujcie to sami. Skąd jest dziewiątka? Skąd jest ósemka? Skąd... Siódemka, okej, jeszcze mogłaby... Nie, siódemka też nie mogłaby być. Piątka? Też nie. To jest na maksa debilne. Na maksa. Leave it to me! To jest taki troll. I
I od razu mówię, jakby ktoś myślał. Nie, nie patrzyłem dalej, jak to przejść. Nie patrzyłem, bo naprawdę tylko sprawdziłem ten moment, bo kurwa Maciu, już po prostu byłem kurwiony. Słyszałeś coś? I got it! To jest urządzenie odblokowujące dla urządzenia odblokowującego. Używanie mechanizmów, które były już użyte, oszczędza prąd. Że co? Nie zrozumiałem. Czyli, że... to się otworzyło? A nie, klucz jest. Zacie, otworzyło się te. Dobra, dobra, dobra. Nie. O. Kolejna dziurka na klucz. Czy kiedykolwiek znaleźliśmy klucz, wierzę, że przeszukaliśmy ten pokój w całości? No, znaleźliśmy ogólnie klucz, ale tu nie wiem, czy nie będzie tak. Kolejna dziurka na klucz. A nie, nie wchodzi. Albo... Przeszliśmy! Z naszymi siłami udało nam się pokonać śmiercionośną grę. Kogo obchodzi przejście? Dlaczego drzwi się nie otwierają? Co masz na myśli? Rewolwer. Ja pierdolę, rewolwer. Naprawdę nie otwierają się. Właśnie to powiedziałem. Więc nie tylko wyjście, nawet drzwi wejściowe się nie otwierają. Być może gra się jeszcze nie skończyła. Creepy? Czy jest szansa, że to coś, co znalazłam wcześniej, nie żartowało? Wygląda na to, że wiesz o czym. Gdy pierwszy raz weszłam do tego pokoju, otrzymałam list. List? I'm sorry. Myślałam, że to żart, więc nie wspominałam o nim. Dosyć wymówek. Pokaż mi go. Ach, tak, to. Rozwiąż zagadkę śmiercionośnego pokoju i uzyskasz prawo do zagrania w śmiercionośną grę. Śmiercionośna gra polega na śmiercionośnej ruletce. Przed wybraniem poziomu trudności skontaktuj się ze swoim terapeutą. Im wyższy poziom trudności, tym lepsza będzie nagroda. Ale nie przesadzaj, sprzątanie tego pokoju jest uciążliwe. Więc o to chodziło. Co to oznacza? Oznacza, że prawdziwe przedstawienie dopiero się zaczyna. Śmiercionośna ruletka. Pewnie chodzi o rosyjską ruletkę. Widzisz ten pistolet? To oznacza, że muszę go użyć do zagrania w rosyjską ruletkę. Rosyjska ruletka? A więc... Nie możesz, to jest zbyt niebezpieczne. Hej, Monomi, jest coś, o co chciałem zapytać. Wprawdzie nie rozumiem zasad rosyjskiej ruletki. Hej! Wkłada się jeden pocisk do komory, po czym kręci, celuje w siebie i pociąga za psłos. You can't! Chwila, nie rób tego, jest jedna na 6 szans, że umrzesz. Co oznacza, że prawdopodobieństwo śmierci to tylko 1/6. A ty jesteś ostatecznym szczęściarzem. Czy taka zasada jest uczciwa? Jeśli jest tylko 1/6 szansy na porażkę, czy gra nie jest zbyt łatwa? Nie powinno być na odwrót. Pozbyć się jednego naboju i zagrać w grę z 5 pociskami. Jeśli tak się zrobi, szansa na sukces zmienia się na 1/6. To byłoby dużo ciekawsza gra. Więc? O czym ty mówisz? No to lecimy. Nie mów, że wsadziłeś 5 naboi. Hold on, Nagito! What are you doing? Nagito, co ty robisz? What am I doing? Playing Russian roulette, obviously. I've only removed one bullet. So there's only a 1 in 6 chance that I'll survive. Ale ja. You can't! Please stop! It's not much of a talent, but... even I have an ultimate level talent, and I'm the ultimate lucky student. But if I can't win when there's only a 1 in 6 chance of success, then what kind of ultimate talent is that? I mean, if my luck gets me killed like this,
There's no way you can really call that talent. If I'm truly the ultimate lucky student, I need to survive here. Isn't that right? Please, stop!